Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w ten sobotni poranek skomentuję kilka spraw, o które zwracałem się do burmistrza, które są ważne dla nas, mieszkańców, w przedmiocie zarówno planu zagospodarowania przestrzennego, jak i jednej z kwestii dotyczącej wizerunku miasta, o tym na koniec. Szanowni Państwo, w nadchodzący poniedziałek zbierze się Rada Miejska, będą obradowały komisje, połączone komisje Rady Miejskiej, będzie opiniowane, będą projekty uchwał, również uchwały dotyczące zmian w planie zagospodarowania. Jak wiemy, w tej kadencji chyba było najwięcej tych zmian w planie. Ja do tego się jeszcze odniosę za chwilkę. 26 jest sesja Rady Miejskiej. Oczywiście, jak zawsze, będę dla Państwa obrady relacjonował. Również skomentuję te sprawy, jak podchodzą radni do spraw społecznych i tak dalej. Ale na wstępie chciałem się odnieść do sprawy, która miała miejsce nie tak dawno podczas obrad Rady Miejskiej w przedmiocie pewnego problemu, jaki ma rolnik z Parchatki, który nie może się rozbudować przez niemoc, w cudzysłowie, magistratu w przedmiocie dokończenia opracowania projektu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla Parchatki z Bębowic Bochotnicy. Tam problem polega na tym, że był źle przygotowany wniosek rolny dla tego obszaru. Chodzi o to, że olbrzymia ilość hektarów przeznaczona pod cele budowlane ma klasę trzecią gruntów rolnych, co obligatoryjnie musi na wyłączenie tego terenu zgodzić się minister rolnictwa. Burmistrz, wiceburmistrz Bartłomiej Godlewski insynuował, że to są działania polityczne, że to pisowskie ministerstwo nie chce uzgodnić i niby wszystko w porządku. Oczywiście stosując taką narrację, jak miało to miejsce, oczywiście nie dzieje się to bez działu prawnego Rady Miejskiej, magistratu, które oczywiście idzie po tej samej linii, żeby manipulować, żeby nie przedstawiać opinii publicznej, a w szczególności radnym, którzy podejmują ważne decyzje, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za to, co robią. Kwestie. Co się, proszę Państwa, dzieje? Ja zwróciłem się do biura poselskiego Krzysztofa Szulowskiego, aby mi ten dokument udostępnić. W biurze dowiedziałem się, że z pisma wynika, że Ministerstwo Rolnictwa faktycznie nie chciało, czy nie widziało potrzeby spotkania się z władzami Kazimierza Dolnego, ponieważ dokument posiada rażące, ten tak zwany rolny, rażące błędy formalne i jeżeli to zostanie spełnione, wniosek rolny zostanie przyjęty, czy załatwiony pozytywnie. Tego burmistrz nie zrobił, natomiast narracja, jaką przekazał nam radnym, wyglądała na tym, że to jest jakaś obstrukcja czy niechęć. Ja zwróciłem i co jeszcze ustaliłem, no pan Michał Śmich z biura poselskiego no, powiedział, że niezręcznie by było, żeby biuro udostępniało mi ten dokument, i bo adresatem był Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym i korespondencja była pomiędzy ministerstwem a kazimierskim magistratem, a biuro poselskie, że tak powiem, pośredniczyło. Zwróciłem się zatem do Urzędu Miasta o ten dokument. Co otrzymałem?
Państwo macie pod filmem, znaczy to jest ten dokument, również pod filmem załączam go, po prostu burmistrz nie udostępnił mi dokumentu. Używając różnych figur retorycznych, jakieś uciekł się w jakieś niuanse półprawd i manipulacji. Dlaczego to robi? Ano dlatego, że z pisma jednoznacznie wynika, że burmistrz ponosi pełną odpowiedzialność za to, że plan zagospodarowania przestrzennego nie jest zrobiony. Czy to jest, proszę Państwa, tylko i wyłącznie dyletanctwo, czy coś innego? W mojej ocenie jest to celowe działanie władz miasta i to nie tych, tak jak już wielokrotnie mówiłem i podkreślę raz jeszcze, było trochę spokoju za PiSuli, który oczywiście robił to, powiedzmy, nieudolnie albo w zwolnionym tempie, ale na pewno nikomu nie szkodził. Natomiast obecny burmistrz ze swoją ekipą prowadzi działania w celu zablokowania, czyli stosowania obstrukcji, bo panie burmistrzu Arturze Pomianowski, obstrukcję stosuje, może stosować tylko ta osoba, czy ta instytucja, która ma wpływ na dany dokument. Niejednokrotnie używał pan wobec mnie, że ja stosuję obstrukcję. Otóż proszę pana, niech pan sobie wygoogla, co to jest definicja obstrukcji i kto ją może stosować. Jest pan po prostu niedouczony i kompromituje pan nie tylko siebie, ale również urząd, który pan sprawuje. Jeszcze chwilę panu zostało, kilka miesięcy. Musimy pana odsunąć, ponieważ pan szkodzi miastu, szkodzi pan ludziom. Nic pan nie zrobił konkretnego dla przyszłości tego miasta oraz dlatego, żeby mieszkańcy, szczególnie młodzi ludzie, mogli w tym mieście zostać. Zabezpiecza pan interesy dużych pieniędzy, kapitału, po to tylko, żeby ktoś tam pana po plecach poklepał i tak dalej. Również zwróciłem się o koszty, jakie poniósł burmistrz w czasie w przedmiocie, magistrat. Burmistrz jest tylko dystrybutorem pieniędzy, bo pieniądze, które dysponuje urząd, w 100% podchodzą z kieszeni podatników. Niezależnie, czy to są dotacje zewnętrzne, czy pieniążki z budżetu gminy. To jest wyłącznie praca pod i łzy zwykłych podmiotów gospodarczych, bo ci silni umieją się wymigać od tego, żeby nie płacić albo płacić jak najmniej. Tak to zazwyczaj jest. Pod materiałem również jest właśnie informacja, ile to wydał na moją działkę. Mówię to w kontekście, bo pan Jarosław Jaszczyński, taki bardzo ortodoksyjny zausznik pana burmistrza, pytał na 15 sesji Rady Miejskiej, to było 17 lutego 2020 roku, kiedy burmistrz zniesławiał moją rodzinę, mnie zarzucał korupcję Krzysztofowi Wawrowi i Andrzejowi Pisuli. Tak, to miało taki element korupcjogenny, przepychania czegoś tam. Oczywiście raz jeszcze powtórzę, że ja złożyłem wniosek, żeby Rada Miejska Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przyjrzała się sprawie. Rada Miejska, wiedząc, że to była czysta i wyłącznie manipulacja tego pana, a raczej sitwy, która go wsadziła na ten fotel, po to, żeby zaciemnić obraz ten, który jest rzeczywisty, czyli pewne działania, które burmistrz podejmował, podejmuje i podejmować będzie zawsze, ten czy kto inny, jakkolwiek będzie się nazywał, po to, żeby wąska grupa interesu miała status quo, czyli podatki, żeby płaciła te, które były ustalane za korzystanie w imieniu gminnym. Podatki te, co były ustalone 10 czy tam 15 lat temu,
Natomiast chłop, rolnik, których już tam ledwo dysza, ma waloryzowane zgodnie z statystykami GUS-u i burmistrz przedkłada patoradzie tej bandzie kretynów projekt uchwały budżetowej, gdzie w pozycjach podatków dla rolników te wartości oscylują w górnych granicach możliwych prawem. Tak to wygląda, a w międzyczasie podejmuje działania błyskawicznie na temat załatwienia coś dla dużych pieniędzy. Mówię tutaj o terenie byłej Esterki. Tak się załatwia. Z sesji na sesję jest wszystko załatwiane błyskawicznie. Tak samo zmiany w planie zagospodarowania. Dla swoich można wprowadzić 6 hektarów terenów inwestycyjnych, a dla wrogów takich jak Janusz Kowalski może spać w oborze, bo tylko obora się do niego nadaje. Tak zaplecze burmistrza komentuje sesje, gdzie się oczywiście pokazują, ale to jest wpisane w koszta walki o niepodległość naszego miasta. I gwarantuję Państwu, że to miasto odbijemy z rąk niewłaściwych osób, które niszczą zwykłych ludzi, a wspierają tych najbardziej bogatych, butnych panów, którzy tyle co brudu za paznokciem nie ma, nie włożyli na rzecz tych mieszkańców. Co więcej, więc mamy tutaj dwa materiały. Jeden pismo, gdzie burmistrz nie chce udostępnić pisma, bo się boi z ministerstwa, żeby się nie skompromitować po raz kolejny. Kolejne pismo to jest to, jakie wydał pieniądze na działkę 655/6. Macie to Państwo pod spodem. I ostatnia kwestia, z którą chciałem się z Państwem podzielić. Otrzymałem mnóstwo pytań w mieście, co to jest za zalagrowany rynek takimi jakąś białą farbą. Ustaliłem, że to jest z inicjatywy Muzeum Nadwiślańskiego. Te elementy dekoracyjno-architektoniczno, nie wiem, plastyczne. Nie wiem, ma trochę to przyćmić te rzeczy, które są, albo może to jakaś jest innowacja artystyczna, tego nie wiem. Jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, odpowiadam na pytanie mieszkanki. Burmistrz nie zaprosił mnie w sprawie kamienicy gdańskiej. Ja próbowałem dopytać w Urzędzie Miasta, kiedy będzie to spotkanie z mieszkańcami. Nie zaprosił mnie jako radnego, stwierdzając, że on z takimi ludźmi nie będzie rozmawiał. Czyli nie chcę rozmawiać z Januszem Kowalskim, który jest przedstawicielem tych ludzi, czyli nie chcę rozmawiać z ludźmi. I tak właśnie to wygląda. Chcę Państwu powiedzieć za pośrednictwem tego kanału, że Romana Rupiewicz, kobieta niezłomna, miała gotowe rozwiązania, żeby zabezpieczyć mieszkańcom miejsca mieszkania, również zabezpieczyłaby, czyli załatwiłaby, napisała projekt wspólnie z najbardziej aktywną grupą mieszkańców, osób na przebudowę, remont, rewitalizację, która padła przez burmistrza Artura Pomianowskiego, padł ten projekt, pomysł rewitalizacji. On jest nieaktualny, przestał obowiązywać, po prostu dno, lipa, kołtuneria z Rady Miejskiej, nie chce się tym zajmować, zajmuje się własnymi 4 literami. Ale Państwu muszę tutaj powiedzieć przekazać nutkę optymizmu. Jeżeli wymienimy tą władzę, będą mieszkania dla mieszkańców, dla tych najbardziej ubogich, tych, co żyją w skrajnych warunkach, tych, co nie mają siły żyć. Spróbujemy rozwiązać problem również drogich produktów. No głównie dlatego, że jest mała oferta tego produktu,
Mam nadzieję, że po rozmowie z podmiotami gospodarczymi jest pewien pomysł, nie będę się Państwu zdradzał, oczywiście tymi, co zajmują się handlem. Jest pewne rozwiązanie, które rozwiąże problem bez zewnętrznych tych oligarchów, kapitałów francuskich, niemieckich i tak dalej, bo supermarketów w Polsce, supermarkety w Polsce nie są potrzebne, nie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego państwa, a to jest podstawa. I tak będziemy starali się zmieniać to w naszej rzeczywistości. Dziękuję za uwagę.